Tytuł kursu: Roboty malarskie. Moduł: Materiały budowlane i ich zastosowanie. Temat: Naturalne materiały kamienne. Kamień naturalny można zaliczyć do najstarszych materiałów budowlanych. Od najdawniejszych czasów był on stosowany w budowlach kultowych, obronnych, a także stanowił tworzywo do budowy dróg, mostów oraz urządzeń hydrotechnicznych. Wraz z rozwojem metod wydobywania kamienia i jego obróbki, zakres wykorzystania tego materiału rozszerzał się o elementy okładzinowe, ozdobne i detale architektoniczne. Powiększała się także wiedza o kamieniu, jego właściwościach fizycznych i mechanicznych. Docenia się zarówno niepowtarzalne walory estetyczne niektórych skał, jak i wyjątkową odporność na działanie czynników zewnętrznych. Kamień naturalny, mimo że jest zaliczany do najbardziej trwałych materiałów budowlanych, może w niektórych warunkach podlegać procesom przyspieszonej korozji. Znajomość odporności skały na działanie czynników zewnętrznych, a także wiedza o mechanizmach korozji dają podstawy do racjonalnego użycia tego tworzywa w budownictwie. Minerały to substancje występujące w przyrodzie w postaci naturalnej. Są one najczęściej związkami chemicznymi lub rzadziej pojedynczymi pierwiastkami. Minerał jest najmniejszą jednostką z punktu widzenia geologii, z jakiej jest zbudowana skorupa ziemska. Na planszy przedstawiono twardość wybranych minerałów w skali MOSA. Większość minerałów ma budowę krystaliczną, a wymiary kryształów są zróżnicowane. Znane są minerały bezpostaciowe, zwane amorficznymi, jak krzemień, opal, bursztyn. Ze względu na liczbę składników minerały można podzielić na jednoskładnikowe, np. diament, grafit, siarka, złoto, srebro, inne metale. Wieloskładnikowe, czyli związki chemiczne jak siarczki, tlenki, chlorowce, sole kwasów tlenowych, węglowce. Duże skupiska minerałów w skorupie ziemskiej noszą nazwę skał. Najczęściej stosuje się tę nazwę do skał występujących w stanie mniej lub bardziej związanym, czyli do tak zwanych skał zwartych. Są to na przykład granit, porfir, bazalt, piaskowiec, wapień. Drugą grupę skał stanowią skały luźne, czyli produkty naturalnego rozdrobnienia skał zwartych, nazywane kruszywem naturalnym, otoczaki, żwir, piasek lub gruntem, piasek, glina, ił. Ze względu na liczbę minerałów wchodzących w skład skały, można wyróżnić skały proste, czyli monomineralne, np. wapień składający się z kalcytu, oraz skały złożone, czyli polimineralne, np. granit złożony z kwarcu, skalenia i miki. Stosowane w budownictwie skały można podzielić z uwagi na pochodzenie geologiczne na trzy zasadnicze typy: magmowe, osadowe i metamorficzne. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.